hektarów powierzchni i miejsce w pierwszej dziesiątce wśród krajów europejskich pod tym względem. Ponad 29% lesistości, 500 milionów nowych drzew rocznie, 50 tysięcy hektarów odnawialnych terenów rocznie, blisko 1300 rezerwatów na terenie lasów państwowych, co stanowi 80% wszystkich w całej Polsce, oraz 25 tysięcy zatrudnionych osób. Wśród nich jest dzisiejszy nasz gość, leśniczy Andrzej Gugała. Dzień dobry, panie leśniczy. Dasz gór. Panie Przemysławie, co pan sądzi o całym przedsiębiorstwie, jakim są lasy państwowe? Pani Jolu, firma, że tak powiem, jaką są lasy państwowe, pełni bardzo ważne funkcje w Polsce. Dostarcza surowca drzewnego i tutaj jesteśmy jedną z potęg światowych. Do lasu chodzą rodzice z dziećmi, całe rodziny. W lesie pozyskujemy grzyby, jagody i inne użytki. No, bez lasów państwowych to już nie byłoby to samo. Co pan jako leśniczy robi dla lasów? Proszę pani, na naszych barkach, na barkach wszystkich leśników spoczywa bardzo ważny obowiązek. W Polsce nie może zabraknąć drewna. Dlatego my dbamy o to, aby tam, gdzie raz był wycięty, tam następnie się go sadzi. Musi być ciągłość w przyrodzie i my ją zachowujemy. Panie leśniczy, mamy jeszcze jedno pytanie do pana. To pytanie będzie skierowane od telewidza, który właśnie do nas zadzwonił. Pani Bożenko, słuchamy pytania. Dzień dobry. Mam na imię Bożenka, jestem z Łęczycy i pozdrawiam całą moją rodzinę, a przy okazji chciałam się zapytać pana leśniczego Andrzeja? Przemysława? Tak, słucham panią. Tak. Dlaczego wasza firma nie chce płacić tych 800 milionów rocznie dla państwa? Przecież my płacimy, a wy nie chcecie? Karamba! Widzę, że telewizowie nie śpią. Ja tak naprawdę, pani Bożenko, odpowiedź na to pytanie jest prosta, tylko trzeba trochę się tutaj zagłębić w temat. Lasy państwowe mają wiele innych zajęć, z których muszą się wywiązać, obowiązków i same się finansują, nikt nie daje im na to pieniędzy i te pieniądze, które są, a wydaje się, że jest to spora nadwyżka, jest właśnie odkładana na te cele i musimy być gotowi i przygotowani na jakieś kataklizmy, z którymi będziemy musieli się uporać i różne inne rzeczy, a nade wszystko sprawy bieżące, musimy dbać, aby lasy były w dobrym stanie. Pani Bożenko, wszystko jest pod kontrolą, proszę się nie martwić. Dziękuję. To dziękujemy pani Bożenko. Dziękujemy pani Bożenko. Do widzenia. Proszę się rozłączyć. Proszę się już rozłączyć. Dziękujemy. Dobrze, to chyba wszystkie pytania. Chyba, że pan jeszcze chce coś przekazać na tej 100-milionowej publiczności. Tak, tak. Proszę państwa, kiedy myślę las, mówię dom. Kiedy myślę dom, mówię las. Dziękuję. Dziękuję panie leśniczy za tą rozmowę. Również dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Dobrze, a my teraz przeniesiemy się do roku 1924. Wtedy to na terenie Polski powstaje Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, które do dziś funkcjonuje w bardzo dobrej kondycji. Jak łatwo obliczyć, obchodzimy w tym roku 90. rocznicę Lasów Państwowych. W prasie aż brzeg od artykułów dotyczących lasów. Zapraszamy więc do kącika prasowego. Witam państwa w kolejnym przeglądzie naszej prasy codziennej. Specjalnie, aby nie musieli państwo wstawać rano i biec po gazety, my zrobiliśmy to już o godzinie 5:30. Ale na pewno było warto, gdyż dzisiejsze gazety bardzo dużo piszą o lasach państwowych. Więc sprawdźmy to. Dziś zaczniemy troszkę kryminalnie. W najnowszej Vivie ukazał się naczelny kryminał stolicy, tak zwane kryminalne zagadki stolicy. Powiem tak, jest krew, są flaki, jest zagadka i jest także rozwiązanie zagadki. Także nasz polski, importowany, rewelacyjny inspektor John Snow w nową akcji. Gorąco polecam. W dzisiejszej Agata Memble piszą o 90-leciu lasów państwowych. Dyrektor generalny zwraca się do narodu z orędziem. I aby tego artykułu nie popsuć, zapraszam wszystkich do lektury.
Kolejny bardzo ciekawy zarys, proszę Państwa, ta gazetka jak super fan. Normalnie nikt by tego nie przeczytał, ale jakże ciekawy zabieg. Autorzy umieścili tutaj artykuł o ptakach. Już zainteresowanie wzrosło 300-krotnie. Nie wiem, w jaki sposób ptaki wiążą się z lekami. Może dlatego, że te leki im nie szkodzą. W artykule Las 24H 7 dni w tygodniu ukazany w Top Agrar Polska ukazuje nam pełno pomysłów, jak spędzić swój wolny czas na świeżym powietrzu. Także zapraszamy do zapoznania się z artykułem. To już byłby koniec dzisiejszego przeglądu. To był przegląd najważniejszych artykułów w najważniejszych polskich gazetach. Na taki sam przegląd zapraszamy jutro i również dla Państwa wstaniemy o tak wczesnej porze. Zapraszamy jutro. Oprócz tego, że w prasie aż wrze na temat Lasów Państwowych, także na scenie muzycznej pojawiła się nowa gwiazda, która nagrała piosenkę, a teledysk do tej piosenki możemy zobaczyć właśnie teraz, na koniec naszego programu. Dziękujemy za uwagę. I do widzenia. Leśnicy wiemy, jak ta natura działa. Wiemy, jakie odnowienie by zastosowała. To jest ta dzika krew. To jest nasz leśny śpiew. My leśnicy wiemy, jak ta natura działa. Wiemy, jakie odnowienie by zastosowała. To jest ta dzika krew. To jest nasz leśny śpiew. Mamy to, czego nie ma nikt inny. Cenimy ten naturalny las. Sosenki lepsze niż inne rośliny. Najlepszy u nas surowiec tych strzał. My na swojskiej dziczyźnie chowani. U nas barwy są silne jak tur. Nie ma lepszych od nas leśniczanek. Ten to widział je w pracy, ten wie. My leśniczy wiemy, jak ta natura działa. Wiemy, jakie odnowienie by zastosowała. To jest ta dzika krew. To jest nasz leśny śpiew. My leśnicy wiemy, jak ta natura działa. Wiemy, jakie odnowienie by zastosowała. To jest ta dzika krew. To jest nasz leśny śpiew. To, co w nasach jest najlepsze, jest, bo nasze jest. To, co w nasach jest najlepsze, jest, bo nasze, wiesz? To, co w nasach jest najlepsze, jest, bo nasze jest. To, co w nasach jest najlepsze, jest, bo nasze, wiesz? Janusz, tańcz! Tańcz, Janusz, tańcz! Tańcz, Janusz, tańcz! Tańcz, dzieci, ciepła! W lasach mamy to, czego nie ma nikt inny. Zjeżdżają do nas z wielu świata stron. Tu jasne bory, gdzie niegdzie olszyny. Znajdziesz też czasem żyzny grunt. A nasze dęby nie mają kompleksów. Nawet w martwych nie zdarzy im jest. Bo w polskich lasach nie ma insektów. Jak nie wierzysz, to do tundry jest. My leśnicy wiemy, jak ta natura działa. Wiemy, jakie odnowienie by zastosowała. To jest ta dzika krew. To jest nasz leśny śpiew. My leśnicy wiemy, jak ta natura działa. Wiemy, jakie odnowienie by zastosowała. To jest ta dzika krew. To jest nasz leśny śpiew. My wiemy jak? My wiemy jak? Ona tam! My wiemy jak? Dobra, już.
kilo wątroby, kilo cebuli, sól, łyżka oleju. Wątrobę pokroić. Wrzucić na wrzący olej do podduszonej już cebulki. Smażyć, na koniec posolić. Panie Januszu, co pan tutaj takiego dobrego gotuje? Wątróbeczkę z dzika. Próbujemy jeszcze spróbować herbaty z igieł sosny, zaparzonych wodą gotowaną. Odstawiam na 2 minuty. Po czym proszę spróbować wyśmienitego naparu z igieł sosny. Ale ładnie. Rzeczywiście ładnie. Pyszności. Rurku, możesz mi powiedzieć, kto odpowiada za czystość w tym studiu? Od 2 dni jest tak upierdzielony stół. Może byś ruszył łaskawie tutaj swój tyłek i posprzątał ten cały syf. Bo tylko dzięki temu, że zlikwidowaliśmy ten najazd z góry, to telewidzowie jeszcze tego nie widzą. Musimy dbać o to, co pokazujemy 100 milionom osób. Także Rurku, jak możesz, to przyjdź tutaj i wyczyść łaskawie ten stół. Dziękuję. Tak dużo trzeba było? Dobrze. Ja mogę czyścić ten stół. Tylko dlaczego kurczak przy nim źle? Don't be so shy, play with me. My daddy boy, can't you see? You are